na indeksy według technik Fibonacciego. Witam Państwa we wtorek, 6 września. Bez zmian, jeśli chodzi o WIG20, czy też za chwilę WIG, widać, która strona cały czas dyktuje warunki gry, przełamywane sukcesywnie istotne zapory popytowe. No i w tej chwili również widzimy, że podaż stara się doprowadzić do trwałego przełamania eksponowanej już przeze mnie wielokrotnie strefy 1491-1512. Węzeł z punktu widzenia techniki bardzo ciekawy, charakterystyczny, średnioterminowy układ symetryczny ABCD, zniesienie 78,6. Więc teoretycznie popyt z punktu widzenia techniki właśnie miałby prawo tutaj się uaktywnić, podjąć jakieś działania obronne. W minionym tygodniu wydawało się, że po naruszeniu czwartkowym, również środowym, piątek tutaj przyniósł nam jakieś odreagowanie, więc generalnie z perspektywy takiej sesji piątkowej można było uznać, że to wsparcie jest cały czas bronione. No ale dzisiaj mamy troszeczkę problem, bo podaż cały czas wywiera sporą presję, więc jeśli ostatecznie dojdzie do wybicia tej strefy, to trzeba będzie liczyć się z możliwością przetestowania następnego wsparcia, choć już nie tak silnego, nie tak istotnego, transparentnego, czyli mam tu na myśli znane nam już skądinąd dobrze zniesienie 88,6 czy pułap 1389. W tej chwili tak naprawdę sporym sukcesem popytu oprócz obrony 1491-1512, czy też za taki spory sukces należałoby uznać wybicie pierwszego liczącego się oporu 1597-1611. O tej strefie wspominałem Państwu tydzień temu. Absolutnie pierwszy opór Fibonacciego składający się z tych podstawowych właśnie pierwszych zniesień wewnętrznych, czyli 14,6 między innymi całego ruchu spadkowego i pokonanie takiej zapory. To jest także zasada zmiany biegunów, więc to jest także klasyczna bariera cenowa. Świadczyłoby to o tym po prostu, że zmienia się ten układ sił rynkowych w tym przypadku na korzyść popytu. No, póki co kupujący nie radzą sobie z obroną 1491-1512. Podobnie wygląda to na WIG-u. Tutaj charakterystyczny negatywny sygnał w postaci wybicia 50 470-50 700. Strefa ciekawa, wytyczona też na bazie 61,8 całej tej hossy. Konsekwentnie indeks z lukami bez na wykresie tygodniowym, co nie jest częstym zjawiskiem, podąża w kierunku 47,252-48,000. Kolejny klaster popytowy FIBO, choć też z punktu widzenia techniki nie tak istotny na pewno jak 50 470-50 700. Ta strefa ma prawo pełnić teraz rolę oporu technicznego. Proszę zwrócić uwagę, że plasuje się mniej więcej po środku tej czarnej świecy, więc tutaj jakimś przełomem byłoby tak naprawdę, byłby ruch powrotny po prostu ponad 50 470-50 700. Takie gdzieś jakieś światełko w tunelu by się pojawiło i być może rzeczywiście po spełnieniu tego warunku popyt zacząłby wykazywać się większą aktywnością. Na razie, jeśli chodzi o WIG, warto ten indeks obserwować właśnie w kontekście węzła 47,252-48,000. Tak jak podkreślałem przed momentem, jest to kolejne średnioterminowe wsparcie techniczne. Indeks DAX, to o czym mówiłem tydzień temu, punktem odniesienia pozostaje 13880-13957, węzeł Dina Polego, czyli zniesienie 38,261,8. Nie tak dawno ukształtował się tutaj ważny punkt zwrotny, podaż przejęła inicjatywę, no i w tej chwili wydarzenia rozgrywają się tutaj w rejonie 12272-12485, czyli historycznie potwierdzonej średnio, nawet długoterminowej zapory popytu.
popytowej. No i to jest taki argument trochę dla popytu, no bo już wiemy, że kupujący są tutaj aktywni. Zobaczymy, czy teraz po raz kolejny dojdzie tu do jakichś działań takich odwetowych, obronnych, bo przełamanie strefy 12272, 12485 wygenerowałoby nam jednak średnioterminowy sygnał słabości i to, o czym mówiłem tydzień temu, wtedy takim celem dla podaży no, stałoby się tak naprawdę zniesienie 61,8 całej tej hossy, czyli 11,325. W stosunkowo newralgicznym rejonie cenowym, zatem te wydarzenia rozgrywają się w tej chwili na rynku niemieckim. S&P, no to, że punkt zwrotny ukształtował się w rejonie 61,8, że doszło do wybicia 4062, 4088, to już wiemy. W następstwie tej okoliczności podaż w dalszym ciągu, jak wiadomo, wywierała i nadal wywiera większą presję na rynku amerykańskim, no, choć nie wygląda to aż tak negatywnie jak w przypadku rynku niemieckiego, no, już nie wspominając oczywiście o rynku polskim, bo to już jest zupełnie inna kategoria. Jeśli chodzi o S&P, no to w tej chwili na pewno ten rejon wybroniony w piątek 3900, czyli pojedyncze zniesienie 61,8, zasada zmiany biegunów, wsparcie respektowane, choć no też nie ma co przeceniać jakby tej lokalnej, patrząc na to obiektywnie, zapory popytowej FIBOR. No, gdyby nie udało się by go jej wybronić, no to równorzędnym takim rejonem cenowym, równorzędnym wsparciem pozostaje wtedy zniesienie 88,6, czyli 3715. Chyba też już o tym zniesieniu mówiłem tydzień temu. Natomiast kluczowa średnioterminowa zapora popytowa to oczywiście 3501, 3553. No jest to węzeł utworzony na bazie zniesienia 50% całego tutaj pokazywanego w tej chwili ruchu wzrostowego. Więc podaż rozwija ten ruch zapoczątkowany w rejonie 61,8. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik konfrontacji właśnie tutaj w rejonie 3900, 61,8. Pokonanie tego wsparcia no, świadczyłoby jednak za tą opcją kontynuacji ruchu spadkowego i wtedy brałbym poważnie pod uwagę możliwość przetestowania w pierwszej kolejności 3715. I bardzo podobnie wygląda to na indeksie Nasdaq. Tutaj z tym takim w moim odczuciu przełomowym wydarzeniem był powrót indeksu poniżej strefy 12600, 12650. Charakterystyczny przedział cenowy z luką Wessy, w następstwie czego no, podaż rzeczywiście przycisnęła pedał gazu i podobnie jak na S&P jesteśmy gdzieś w rejonie 61,8 tego wygenerowanego ostatnio ruchu popytowego 11,564, to również jakaś zasada zmiany biegunów, lokalne wsparcie techniczne, no, wybicie tej strefy, czy też tego pułapu cenowego, oczywiście to możliwość rozwinięcia się ruchu spadkowego i ta sama narracja jak w przypadku S&P, czyli kolejne równorzędne wsparcie to zniesienie 88,6, czyli 10,863. Nie wspominałem jeszcze o tym, ale w zasadzie można ten wątek już tutaj trochę rozwinąć, jeśli chodzi o S&P. No to oczywiście układ już taki bardziej złożony, harmoniczny A, B, C, D, to na razie tego punktu D nie będę tutaj określał, to w każdym bądź razie gdzieś w tyle głowy trzeba mieć świadomość, że być może na indeksach amerykańskich ta korekta zacznie podążać, mówiąc w cudzysłowie, w tym właśnie kierunku. Choć jeszcze jest za wcześnie, żeby jednoznacznie tutaj też w kontekście chociażby Nasdaqa aż podpisywać się już w 100% pod takim scenariuszem. No niemniej jednak tutaj ta fala wzrostowa jest już najdłuższa w całym tym cyklu spadkowym, więc gdyby w trwały sposób to 61,8 zostało zanegowane, rzeczywiście można już zacząć spoglądać na indeks pod kątem takiego średnio czy nawet długoterminowego układu harmonicznego A, B, C, D.
Niemniej jednak w pierwszej kolejności właśnie to 61,8 wybronione w piątek, dalej 88,6 jako kolejna zapora 10863, no i wsparcie wytyczone na bazie 61,8, czyli to 10 tysięcy, tutaj 139, 10291. Ważna średnioterminowa strefa wsparcia. Natomiast sygnał pozytywny, jeśli chodzi o indeks, no to powrót tak naprawdę ponad ten klaster 12600, 12650, to byłoby obrazem z popytu, który no wtedy w taki dość ofensywny sposób zacząłby ponownie rozgrywać sesję za oceanem. Póki co to jednak podaż posiada wyraźną przewagę i dlatego tutaj też, podobnie jak na S&P, istotny będzie ten wynik konfrontacji na tym zniesieniu 61,8. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.